Cześć, to Agata z kanału Izrealia. Witam Was serdecznie w nowym filmie. Cały czas przyzwyczajam się do nowego mikrofonu. Wiem, że muszę trzymać się w miarę blisko, więc postaram się jakoś tak za bardzo nie ruszać. Okazało się, słuchajcie, po kupnie nowego telefonu, bo nagrywam telefonem, no ale teraz jakby już w lepszej jakości, że ten mój nowy telefon nie ma wejścia na mikrofon, którego do tej pory używałam, więc wyciągnęłam z szafki swój mikrofon do podcastów i Mam nadzieję, że jakoś to pójdzie, dlatego że ten mikrofon ma jakieś tam nieco inne wymagania, do, takie do których nie jestem przyzwyczajona. Jak sobie zawieszam ten kieszonkowy, to mogę sobie robić wszystko, co mi się podoba. No a z tym mikrofonem, no to tam jakieś różne inne ustawienia się wiążą, jak na przykład to, że nie wiem, mikrofon powinien być w odległości pięści od moich ust, no albo że tam powinien być ustawiony na skos. Także dzisiaj poćwiczymy, zobaczymy jak to wyjdzie z tym nowym mikrofonem. A w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że dla Was ciekawym, porozmawiamy o tym, jakie są benefity oferowane przez państwo izraelskie. Żydom, którzy decydują się na Aliję, nie będziemy rozmawiać o tym, czym jest alia per se, to znaczy powiem Wam oczywiście w skrócie, co to znaczy, bo nie każdy musi znać to słówko, ale nie będziemy się skupiać na samym procesie, a raczej na tym, co się dzieje po tym procesie, co, na co możecie liczyć, na co mogą liczyć Żydzi emigrujący do Izraela, na jakie wsparcie od państwa, na jakie benefity, na jakie ulgi. Nie chcę też, żebyście ten film traktowali jako, wiecie, taką informację. Jeden do jednego to raczej są moje doświadczenia. Ja robiłam alię ponad 4 lata temu, więc te ulgi, te benefity, a może raczej wysokości tych ulg się raczej zmieniły w ciągu tych 4 lat. Także nie traktujcie tego jako taki wyznacznik, a raczej jako ciekawostkę, i myślę, że zarówno dla osób, które planują alię, jak i dla tych, którzy w ogóle czegoś takiego nie planują, będzie to po prostu ciekawy odcinek. Dlatego, że Alija jest takim wyjątkowym w swoim przebiegu procesie. Alija jest to proces emigracji Żydów do Izraela, tak zwanego powrotu Żydów na swoją ziemię. I ona wiąże się z tym, że trzeba udowodnić, swoje żydowskie korzenie, swoje żydowskie pochodzenie. No i tutaj jakby są dwie drogi, to znaczy, może być to żydowskie pochodzenie ze strony mamy, ale może być również ze strony ojca. No i tutaj jest pewna różnica, bo jeżeli chodzi o rabinat, to rabinat głównie akceptuje to pochodzenie po stronie matki i uważa, że to pochodzenie jest tym prawdziwym. Czy jakby preferowanym, albo jedynym słusznym. Natomiast państwo Izrael jest w tej kwestii mniej restrykcyjne i akceptuje również pochodzenie żydowskie idące od linii ojca. Natomiast jest też oczywiście opcja zrobienia konwersji na judaizm i wtedy też o taką alię można się ubiegać, o proces alii proces ali można rozpocząć. Ale tak jak mówię, nie będę się zagłębiać w szczegóły, jak tą alię zrobić. Generalnie w dużym skrócie. Jest to powrót Żydów, emigracja Żydów do Izraela. I ja właśnie przez ten proces 4 lata temu przechodziłam. Co jest ciekawe, to słówko Alija również ma swoje znaczenie i pochodzi ono od bezokolicznika Laalot, czyli wznosić się, wchodzić w zwyższy I ma tutaj to ono znaczenie nie tylko dosłowne, ale raczej właśnie takie metaforyczne, duchowe, jakoby emigracja Żydów do ich domu, Izraela, była właśnie takim wznoszeniem się. No, ale przejdę już do tych benefitów. Czyli załóżmy, że zaakceptowano Waszą aplikację, Wasza alia, proces alii się zakończył pomyślnie, no i y, możecie przyjechać do Izraela, otrzymać tutaj obywatelstwo izraelskie, bo Żydzi, którzy emigrują do Izraela, Otrzymują tutaj po prostu obywatelstwo. No i dlatego też ta emigracja różni się bardzo od wszystkich innych emigracji. Oczywiście my mieszkamy w Unii Europejskiej, więc też fakt, że jesteśmy w Unii, możemy na dowodzie osobistym w zasadzie podróżować czy przeprowadzać się do innego kraju, więc to też jakby jest oczywiście ułatwione. Natomiast Alia jest jeszcze łatwiejsza, chociaż nie jest prostym procesem, ale patrzyłam na mikrofon, czy. Czy jestem w odpowiedniej odległości? Cały czas się słuchajcie, muszę przyzwyczaić do takiego nagrywania. W każdym razie, emigracja do Izraela, a raczej alia do Izraela, bo mówię tutaj o emigracji Żydów do Izraela, cały czas należy o tym pamiętać. No to jest to proces ułatwiony z tego względu, że jeżeli ta wasza aplikacja zostanie zaakceptowana, to możecie pełnoprawnie przyjechać do Izraela i uzyskać w zasadzie od ręki Izraelskie obywatelstwo, no i macie w zasadzie od dnia wjazdu do Izraela takie same prawa jak każdy inny obywatel, jak obywatele, którzy się w Izraelu urodzili, czyli jakby nie ma w ogóle różnicy w prawach na przykład moich, a jakiegoś Izraelczyka czy Izraelki, którzy się tutaj urodzili. W zasadzie wręcz moje prawa były nie chcę powiedzieć, że miałam więcej praw, ale miałam jakby różne ulgi, różną pomoc, różnoraką pomoc od państwa, więc w zasadzie nawet można powiedzieć, że przez te pierwsze kilka lat olim, czyli osoby, które właśnie zrobiły aliję, Żydzi, którzy zrobili aliję, są traktowani ulgowo. No i to się wiąże z różnorakimi zachętami od państwa. Zacznę od tego, że kiedy przyjeżdżamy do Izraela, powiem Wam w ogóle po prostu o swoim doświadczeniu, tak będzie mi łatwiej, Wyglądało to tak, że kiedy zaakceptowano moją aplikację, mogłam już do Izraela przyjechać. Te ulgi i benefity zaczynają się jeszcze zanim przyjeżdża się do Izraela. I na przykład w moim wypadku, bo też warto wspomnieć, że są osoby, które robią alije, będąc już w Izraelu na miejscu, ale to jest troszeczkę inny proces. Ja opowiem Wam o tym, jak to wyglądało u mnie, kiedy ubiegałam się o obywatelstwo izraelskie, mieszkając za granicą, będąc cały czas w Polsce. Wygląda to w ten sposób, że kiedy już mnie jakby przyjęto, zaakceptowano, moje podanie o obywatelstwo izraelskie zostało zaakceptowane, no to mój lot do Izraela, już ten przeprowadzkowy. Jest, był, był pokrywany koszt tego lotu przez państwo izraelskie, czyli jakby nie płacicie w ogóle za ten was, wasz przylot do Izraela. On jest pokrywany całkowicie przez Izrael, no więc macie darmowy lot od razu na starcie, jesteście tam w stałym kontakcie z tym, z kim macie być, z kimś, kto organizuje ten wasz przyjazd do Izraela. No i wybieracie tam datę przyjazdu, oczywiście musicie ją ustalić z odpowiednimi osobami. No, i później kupujecie bilet za pośrednictwem właśnie organizacji, która się Wami zajmuje. No, i ten bilet jest całkowicie darmowy. Jedyne, dla co musiałam zapłacić, to za swoją pieskę, bo przyleciałam tutaj ze swoją pieską z Polski i ona za to już Izrael nie płacił. Ale to był jakiś tam mały koszt. Ona leciała ze mną na pokładzie, więc płaciłam chyba 200 zł. No, ale wracając do tematu, ten lot do Izraela był darmowy. Co więcej, mogłam ze sobą zabrać bez opłaty, bez żadnych podatków, chyba trzy kontenery, czy nie pamiętam już dokładnie ile to było, czegokolwiek, cokolwiek chciałam przywieźć sobie z Polski, mogłam sobie przywozić. Nawet w kontenerach nie skorzystałam z tego, nie potrzebowałam tego, zmieściłam się w trzy walizki. Nie mówię, że to jest mało, ale jak na osobę robiącą Alię, to byłam raczej wyjątkiem. Zabrałam ze sobą niewiele rzeczy, no ale też oczywiście mogłam zabrać właśnie tam chyba nawet 60 kg i to też wszystko było oczywiście opłacone, nie musiałam za nic płacić. Oprócz tego, właśnie te kontenery, o których wspomniałam, no ale dobra, lecicie do Izraela, lot macie zapłacony. Potem na lotnisku macie też zapewnioną taksówkę do wyznaczonego miejsca, do którego chcecie po pojechać. Taksówka odbiera was z lotniska, zabiera wasze bagaże, również za to nie płacicie. Ja z tej opcji nie korzystałam, dlatego że oczywiście z lotniska odbierał mnie mój partner i nie potrzebowałam taksówki. Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża sam, czy nie ma, go kto odebrać, to taka taksówka też przez państwo Izrael jest dla was opłacana. Na lotnisku udajecie się do specjalnego pokoju, już nie będę się tam wdawać w szczegóły, ale w tym pokoju otrzymujecie tymczasowy dowód osobisty, czyli tak naprawdę od wjazdu już macie dokument. Ehm, otrzymujecie kartę SIM, e, bo macie opłacone, nie pamiętam na ile, na chyba pierwszy miesiąc, e, kartę SIM. Także już od wjazdu do Izraela otrzymujecie izraelską kartę i możecie sobie z telefonu korzystać za darmo. Oprócz tego musiałam tam wypełniać jakieś dokumenty na wjeździe w tym pokoju na lotnisku i um, pamiętam też, że otrzymałam gotówkę. To było chyba 1200 szekli, e, więc um, szekel to jest tam chyba złoty 30 czy złoty 10, już teraz nie orientuję się w kursie, no ale to jest tam około, nie wiem, 1300 zł, e, tylko że to było 4 lata temu. Nie wiem, czy to teraz się zmieniło, czy nie, więc. Mówię wam o tym, co było kilka lat temu. Te kwoty pewnie mogą się różnić. Mam nadzieję, że się różnią, bo inflacja i tak dalej. W każdym razie na lotnisku otrzymujecie gotówkę i to jest tak jak po prostu gotówka na te pierwsze kilka dni w Izraelu, żebyście, nie wiem, mogli sobie kupić jedzenie. Także to też taki kolejny benefit. Wiem, że wiele osób będzie zszokowanych tą ilością przywilejów. Myślę, że państwo Izrael bardzo zachęca Żydów do emigracji tutaj właśnie poprzez na przykład takie udogodnienia, czy ulgi, czy przywileje. No ale do brzegu. Potem jedziecie z lotniska do domu. No i teraz już zacznę od tego, jak dalej będzie wyglądało wasze życie w Izraelu przez pierwsze kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Jednym z takich wsparć finansowych, które oferuje Izrael dla Żydów przyjeżdżających do Izraela, emigrujących tutaj, no to jest Salklita i to jest wsparcie, które trwa przez 6 miesięcy. Co miesiąc przez pół roku dostajecie przelew na swoje konto bankowe, musicie sobie założyć konto w banku izraelskim. Tam też są oczywiście różne wymagania: nie możecie wyjeżdżać z kraju najdłużej niż tam nie wiem, nie pamiętam ile dni. Jeżeli wyjedziecie, no to to wsparcie jest zamrażane, więc to oczywiście wszystko nie jest tak bezwarunkowe. To się wiąże z jakimiś tam różnymi warunkami, które trzeba spełnić. No, ale nie będę się już to wszystko wdawać, żeby to nie był taki odcinek, wiecie, urzędowy, tylko po prostu pogadankowy. No więc przez pierwsze sześć miesięcy bycia w Izraelu otrzymujecie po prostu co miesiąc na konto przelew. No i tutaj wysokość tego przelewu zależy od tego, czy jesteście singlami, czy jesteście rodziną z dziećmi, czy jesteście na przykład, nie wiem, kilka lat tuż przed emeryturą. Także e, oczywiście dla mnie to wsparcie było jakieś tam e, minimalne, jeżeli chodzi o tą tabelę, bo nie mam dzieci. E, jeżeli ma się dzieci albo jest się osobą, która niedługo idzie na emeryturę, to to wsparcie jest wyższe. Jest ono również wyższe na przykład dla samotnych matek. E, ja dostałam e, przez pierwsze pół roku chyba, kurczę, nie pamiętam, coś około 2,5 tysiąca szekli miesięcznie. I to jest tak mniej więcej równowartość połowy minimalnej izraelskiej krajowej. Więc to jest taka kwota, która oczywiście pomaga, nie bagatelizuje tego wsparcia, nie, nie chce mu tutaj umniejszać, ale to nie jest kwota, za którą można wyżyć w Izraelu. Nie da się, to jest po prostu niemożliwe, bo w Izraelu życie jest bardzo, bardzo drogie. Więc te 2,5 tysiąca szekli, no to jest takie trochę kieszonkowe. Znowu nie uważam, że y, nie chcę jakby umniejszać tej pomocy, ale tylko żebyście mieli taki wgląd, bo nie wszyscy się orientują w cenach w Izraelu. Więc y, kiedy ja przyjechałam do Izraela, no to te 2,5 tysiąca to było mniej niż połowa minimalnej krajowej. No ale to jest wsparcie przez pół roku, jakby oczywiście jest ono fajne, na pewno pomocne. Oprócz tego macie zapewnione, bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, w dowolnie wybranej ubezpieczalni, bo w Izraelu wybiera się kupat Holim, czyli jest jakby kilka takich ubezpieczalni zdrowotnych, które i możecie sobie wybrać. Z której chcecie korzystać, z których usług. No i to bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne, ono chyba kończy się dla Was po pierwsze po pół roku, a po drugie w momencie, w którym zaczniecie pracę. Z tego co pamiętam, ale mogę się mylić i możliwe znowu, że to się zmieniło. Natomiast ono jest w zasadzie do momentu, do którego nie podejmiecie pracy, no bo jak podejmiecie pracę, no to już pracodawca musi Wam zapewnić to ubezpieczenie. Zdrowotne. Kolejna rzecz, którą otrzymujecie um, od Izraela, to jest darmowy kurs języka hebrajskiego. On trwa chyba 5 miesięcy i e, ja miałam takie dwie opcje. Albo mogłam skorzystać z takiego kursu państwowego i wtedy nie płaci się nic. E, ale te kursy państwowe, one mają bardzo duże grupy, e, około 40, nawet czasami 50 osób na jednym, e, w jednej klasie. E, no i ten kurs nazywa się Ulpan. I możecie z niego korzystać za darmo, macie chyba tam, nie wiem, 2 lata, żeby go wykorzystać, czy nie, przepraszam, akurat z kursem to chyba jest nawet i 10 lat, czy 5 lat. Nie pamiętam. W każdym razie macie dużo czasu, żeby ten kurs rozpocząć. To jest taki voucher na kurs hebrajskiego. No i ja zamiast tego państwowego kursu zdecydowałam się na taki kurs, tak zwany półprywatny. Dostaje się taką listę kursów języka hebrajskiego, firm, które, szkół, które współpracują z ministerstwem e, do spraw Alii, czy coś takiego e, i możecie sobie wybrać i wtedy jakby wy musicie zapłacić, to było wtedy chyba 7,5 tysiąca szekli za ten kurs, e, ale on się odbywa w dużo mniejszych grupach, około 5-7 osobowych, e, no i płacicie z własnej kieszeni, ale później Izrael wam oddaje e, chyba w trzech ratach. To nie jest takie kolorowe, jak, jak brzmi, dlatego, że mm, ja miałam bardzo dużo problemów z odzyskaniem tych pieniędzy. To znaczy, oczywiście, na papierze wszystko brzmiało super, ale jak przyszło do odzyskania tych pieniędzy, a to dla mnie było bardzo dużo na tamten moment, bo 7,5 tysiąca szekli, czyli ponad 8 tysięcy złotych dla kogoś, kto dopiero co emigrował do nowego kraju i nie ma pracy, to była dla mnie bardzo duża kwota i w zasadzie podjęłam ten Ulpan tylko dlatego, że było mi obiecane i zapewnione, że ja te pieniądze w ciągu 3 miesięcy odzyskam. A czekałam chyba półtora roku. Także to też jakby te obietnice, które Izrael składa, a jak to potem wygląda w praktyce, to trzeba to wziąć pod uwagę, że może być różnie, chociaż oczywiście są osoby, które mają bardzo dobre doświadczenia, są osoby, które miały gorsze doświadczenia. To wszystko bardzo zależy i też zależy na jaki moment polityczny się trafi w Izraelu, bo wtedy, kiedy ja próbowałam odzyskać swoje pieniądze za Ulpan, to tam nie wiem, Netanyahu, czyli premier Izraela, nie ustanowił budżetu i były jakieś problemy budżetowe w kraju, także bałagan. Kolejna rzecz, którą otrzymujecie, to ulgi podatkowe. Jedną z takich ulg to jest ulga z podatku dochodowego. Nie wdając się w jakieś tam szczegóły, chodzi po prostu o to, że. Dostajecie takie punkty podatkowe w Izraelu zbiera się takie punkty. No i Olim, czyli osoby dokonujące Ali, dostają tych punktów więcej i na samym początku dostają ich jakoś bardzo dużo, więc ja pamiętam, że przez pierwsze dwa lata w Izraelu moja pensja brutto to było w zasadzie netto, czyli prawie nie płaciłam podatków. Oczywiście musiałam tam zapłacić za ubezpieczenie zdrowotne i takie rzeczy. Ale sam podatek dochodowy był prawie że zerowy przez te pierwsze dwa lata. Dopiero jakoś tam w trzecim roku zaczęłam coś płacić. Teraz po czterech latach płacę prawie tak, jak wszyscy, ale przez pierwsze dwa trzy lata faktycznie te ulgi były widoczne i bardzo, bardzo pomocne. No wyobraźcie sobie, nie płacić podatku dochodowego, no to zupełnie inaczej wypłata wygląda. Dodatek do czynszu, do wynajmu lub czynszu za własne mieszkanie. No, to jest też dodatek, który on tam stopniowo zanika z biegiem lat. Ja teraz po czterech latach dostaję jakieś tam grosze, ale na początku dostawałam chyba tam, nie wiem, 600 szekli miesięcznie, takiego dodatku mieszkaniowego. No ale ten dodatek dopiero zaczęłam dostawać po 8 miesiącach pobytu w Izraelu, więc to nie jest od razu. No i też zniżka bardzo duża na rok Arnony. Arnona to jest podatek od nieruchomości i ona zależy od wielkości mieszkania, ale również od dzielnicy. Więc tutaj w Tel Awiwie ta Arnona jest dosyć tania. W Ramat Gan, gdzie mieszkałam tuż po Ali, to była droga, drogi, duży wydatek bo to było około 1000 shekli za 2 miesiące. I przez pierwszy rok płaciłam tam 100 szekli za dwa miesiące, czyli 90% zniżki dostawałam na te arnonę, więc to też była ogromna ulga. Bardzo duża pomoc jest od Państwa również w zakresie studiów możecie sobie wybrać uczelnię i tam oczywiście są różne kryteria wiekowe czy inne, które trzeba spełnić, ale tak jak mówię, nie będę w tym odcinku się w takie detale zagłębiać. Chcę tylko, żebyście mieli taki ogląd co Izrael oferuje żydom emigrującym do Izraela? No więc wsparcie ze studiami, czyli wybieracie sobie uczelnię i z tego co pamiętam, jak ja przyjeżdżałam, to powiedziano mi, że 70% kosztów studiów państwo by za mnie pokryło. Ja się na to nie zdecydowałam, nie studiowałam w Izraelu. Natomiast jest to na pewno świetna okazja i ona też jest oczywiście tam ograniczona czasowo. No ale właśnie większość tych kosztów które musicie zapłacić za uczelnię, za studia. Izrael też dla was pokryje, jeżeli tylko jesteście tam w odpowiednim wieku. Oprócz tego, Olim mają również ogromne zniżki na kupno nowego auta bardzo duże zniżki podatkowe, chociaż słyszałam różne opinie na temat tego programu. Dużo osób mówiło mi, że to wcale się nie opłaca i że trzeba się dobrze wczytać w te warunki, bo jak się to wszystko przeanalizuje, to okazuje się, że Wcale jest to nieopłacalny biznes, ale nie wiem, bo nigdy tego nie robiłam. W każdym razie Olim mają taką możliwość, żeby kupić nowy samochód, tam chyba bez VAT-u, czy z jakimś minimalnym VAT-em. Także brzmi to super, nie wiem jak to wygląda w praktyce. No, oczywiście tam są różne warunki dotyczące, ile czasu trzeba mieć prawo jazdy, no i że to ty musisz prowadzić ten samochód, żeby ktoś sobie wiedział, nie kupił dla kolegi. No ale ogólnie to właśnie zwolnienie z podatku przy kupnie nowego auta. Dużo lepsze warunki, jeżeli chodzi o kredyt na mieszkanie, czyli mogę tam chyba w przeciągu pierwszych 10 lat w Izraelu. Kupić mieszkanie i moje warunki kredytu, czyli stopy procentowe, oprocentowanie będzie dużo, dużo niższe niż dla innych osób, pod warunkiem, że będzie to moje pierwsze mieszkanie w Izraelu. Więc nie mogę sobie kupić pięciu mieszkań i jakby zrobić na tym biznesu, tylko to musi być mój pierwszy dom w Izraelu i wtedy to oprocentowanie będzie dla mnie dużo, dużo korzystniejsze. Jestem już tutaj 4 lata, nie zapowiada się na kupno mieszkania za, za te tam kilka milionów, ale Boże, jeszcze dobiję, jeszcze mam 6 lat, żeby z tej ulgi skorzystać. Więc to też bardzo, bardzo fajna opcja. Znowu, nie wiem jak to wygląda w praktyce, czy to faktycznie jest tak opłacalne, jak obiecują, ale na papierze brzmi to wszystko bardzo dobrze. Jeżeli kiedyś skorzystam z tego procesu, to na pewno się o tym dowiecie. Powiem Wam o tym, jak to naprawdę wyglądało w praktyce. Nie jestem rodzicem, więc tutaj też się nie wypowiem za dużo w temacie, ale wiem, że są również ulgi, jeżeli chodzi o przedszkola czy szkoły dla dzieci, um, dla osób, które przyjeżdżają całą rodziną, czy po prostu z dziećmi. No, to jest im dużo łatwiej na pewno zapłacić za przedszkole. Oczywiście znowu są tam pewne warunki do spełnienia, ale generalnie są też zniżki właśnie na tym tle. W zasadzie z takich większych benefitów, no to by było na tyle. Ja powiem Wam tak ze swojego doświadczenia, że oczywiście to jest ogromna pomoc, to jest zupełnie, zupełnie inne doświadczenie emigracji niż każda inna emigracja, nie ma co ukrywać. No i w ogóle wygoda też taka, że jak przyjechałam do Izraela, to tak naprawdę mogłam od razu zacząć pracę, bo wiele moich znajomych, które tych korzeni żydowskich nie miały, a przyjechały tutaj na przykład za miłością, to musiały się starać o wizę, nie mogły pracować, musiały udowodnić, że ich związek nie jest fikcyjny, czy nawet wziąć ślub z Izraelczykiem. Także to wszystko jest bardzo skomplikowane. Moje doświadczenie emigracji do Izraela było bardzo trudne, było naprawdę ogromnym wyzwaniem, i pomimo tych wszystkich benefitów wiązało się z niezliczoną liczbą e, trudności, e, a więc sobie nawet nie jestem w stanie wyobrazić, e, przez co przechodzą osoby, które przyjeżdżają tutaj bez tych wszystkich e, ulg i przywilejów. Myślę, że Izrael co roku też zresztą widać i słyszę o tym często, że jakby te przywileje, te ulgi zwiększa, poprawia, stara się nad tym pracować, żeby zachęcić też jeszcze większą ilość liczbę Żydów do przyjazdu tutaj, do emigracji tutaj. Także jest to na pewno wszystko bardzo kuszące. Izrael nie jest łatwym krajem dla Europejczyków, zwłaszcza wiąże się przyjazd tutaj z ogromnym szokiem kulturowym no i życie tutaj jest bardzo trudne więc te ułatwienia, te przywileje oczywiście bardzo doceniłam, bardzo mi się przydały chociaż tak jak mówię dalej ten proces przeprowadzki tutaj był trudny mnie głównie przekonało to, kiedy dowiedziałam się że mam korzenie żydowskie, że mogę ubiegać się o obywatelstwo izraelskie bo w ogóle o tym nie wiedziałam, kiedy dowiedziałam się o swoich korzeniach no to jak dowiedziałam się, że mam te korzenie i że istnieje coś takiego jak alia, to dla mnie najważniejszym takim punktem, który mnie przekonał w zasadzie do tej decyzji, to było to, że mogę tutaj przyjechać, dostać obywatelstwo, dostać dowód, dostać paszport, prawo pracy w zasadzie od samego wjazdu. Więc ta niezależność, ta wizja niezależności mnie ostatecznie przekonała. Bardzo nie chciałam tutaj przyjechać. Wiedząc, że będę w zasadzie zdana na swojego partnera, na to, czy jakby mój pobyt w Izraelu będzie zależał od tego, czy będziemy razem czy nie. Więc ta możliwość uzyskania obywatelstwa i tej niezależności, i możliwości pracy i też tego, że niezależnie od tego, czy jestem tutaj w związku czy nie, to mogę tutaj zostać tak długo, jak mi się podoba, nikt mnie stąd nie deportuje. Także ta niezależność była dla mnie ostatecznie najbardziej przekonująca. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia wkrótce. Pamiętajcie, żeby subskrybować, dajcie lajka, komentujcie i zapraszam was też do wspierania kanału na Patronite. Link oczywiście będzie w opisie tego odcinka. Buziaki, hej.